nie mogłam absolutnie iść spokojnie na zakupy, na spacer, iść na basen, poćwiczyć. I wyjeżdżanie gdzieś na wakacje w samochodzie to było postój co pół godziny. Nie da się normalnie w ogóle funkcjonować. Ta pacjentka ma przewlekłe parcia naglące, oddaje 15 razy dziennie mocz, wybudzana jest kilkakrotnie w nocy ze snu przez uczucie parcia. Więc żeby poprawić jej jakość życia, to mamy nadzieję, że ten zabieg okaże się skuteczny. Choroba ta polega na tym, że 24 na dobę jest parcie na pęcherz. Tak naprawdę to najlepiej było przesiedzieć niestety w tej toalecie cały dzień. I to jest pobudki w nocy, częste dosyć, 3-4 razy w nocy. Moją największą pasją jest fryzjerstwo. Pracuję jako fryzjerka w Lubartowie i to najbardziej lubię robić. W ciągu dnia ogólnie w pracy, to na siłę trzymałam, co godzinę wychodziłam do toalety. No i niestety, mimo iż nie wolno tego robić, mało piłam, bardzo mało piłam. Powinno się pić dużo wody, a ja niestety ograniczałam ze stresu, z tej obawy, że będę musiała non-stop chodzić do toalety. Najgorsze to było wyjście gdzieś ze znajomymi, czy coś w tym stylu, no i nie daj Boże, podczas śmiania się, czy kaszlnięcia. No nie okłamujmy się, trzeba już było nosić podpaski. Jak już miałam taki mocny kryzys, szukałam na internecie, co można z tym zrobić jeszcze. I trafiłam na wywiad z doktorem Szymańskim. I tak się zaczęło. Zadzwoniłam do niego, spotkaliśmy się i wykonał mi zabieg. Ta pacjentka przeszła wszystkie etapy wcześniejsze leczenia, niestety okazały się one nieskutecznie, czyli była poddana fizjoterapii, rehabilitacji mięśni namiennych, treningowi pęcherza moczowego, była poddana farmakoterapii, a również miała zastosowaną toksynę motulinową, która można powiedzieć, że jest na równi, jeżeli chodzi o linię leczenia z neuromodulacją krzyżową. No niestety te dotychczasowe zabiegi okazały się nieskuteczne i wydaje się, że jedyną opcją dla niej i szansą, żeby pomóc jej i poprawić jej jakość życia, to mamy nadzieję, że ten zabieg okaże się skuteczny. Dobra, jest palu. Jest odbyt duży. Ta elektroda, jeżeli się okaże zabieg skuteczny po tym pierwszym etapie kontrolnym, dwutygodniowym, ona już zostanie na zawsze. To jest miejsce, gdzie w przyszłości będzie zamontowany permanentny stymulator. Za 2 tygodnie, już w nieczulniu miejscowym, zaimplantujemy permanentny generator impulsów pod skórę, czy w tkankę podskórną pośladka. O, tu mam, tak, tutaj. W ogóle tego nie czuć. Ja na początku się przestraszyłam, bo poprawy nie miałam, tylko było gorzej. Ale już po tych 2 tygodniach była poprawa o 90%. I z powrotem wróciłam do doktora Szymańskiego i wszczepił mi na stałe. Tutaj te jaśniejsze punkty to są kontakty, tak? Czyli tutaj będzie prąd miał możliwość przechodzenia przez nerwy, odpowiedniego ich drażnienia i pozwoli na prawidłową pracę systemu. Zasadniczy etap operacji, najważniejszy, to jest identyfikacja odpowiedniego miejsca, gdzie będzie zaimplantowana elektroda i optymalnym takim miejscem jest przestrzeń S3 kości krzyżowej. Mechanizm działania polega na przywróceniu pewnego balansu w transmisji bodźców nerwowych z pęcherza moczowego i innych narządów na miednicy do wyższych ośrodków podkorowych poprzez wpływ na taką neuroplastyczność tych ośrodków podkorowych i przywrócenie prawidłowego wzoru mikcji. Byliśmy pierwszym oddziałem w ginekologicznym podkreślam, który w ramach NFZ-u zaczął robić tego typu zabiegi. Wkrótce potem, jak zostały objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście są również inne zastosowania tego zabiegu, na przykład nietrzymania stolców, problemów tutaj, czy przewlekłych zaparć, bólów przewlekłych mięśni mniejszych, ale te przypadki kliniczne nie są objęte w Polsce refundacją. Dziękujemy bardzo.
Obecnie przeprowadziliśmy tutaj w naszym zespole uroginekologicznym 10 takich zabiegów. Już następnego dnia, bo zostawiamy sobie pacjentki do obserwacji do następnego dnia w oddziale, to następnego dnia pacjentki mówią: panie doktorze, ja w nocy się nie wybudziłam ani razu. Pierwszy raz od iluś tam lat. Panie doktorze, opróżniłam do końca pęcherz. Pierwszy raz od iluś lat. Także to są naprawdę bardzo, bardzo fajne reakcje pacjentek, które nas bardzo cieszą. My się staraliśmy o dziecko w ogóle 5 lat. No i jak miałam wszczepiony w październiku, to w grudniu się okazało, że jestem w ciąży i przechodziłam praktycznie całą ciążę z tym urządzeniem włączonym. Wyłączyłam dopiero miesiąc przed porodem. Tak jak patrzyłam, inne dziewczyny w ciąży latają do toalety, to mnie to nie dotyczyło absolutnie. Myślę, że bez tego raczej bym ciężko przeszła, ciężko naprawdę przeszła tą ciążę. Moje dziecko jest bardzo humorzaste, okazuje swoje potrzeby bardzo głośno i musi wszystko otrzymać od razu na zawołanie. Jak widać, po lęce nie ma żadnego wpływu na dziecko stymulator. Rozwija się prawidłowo, ja bym powiedziała, że wręcz szybciej niż inne dzieci jeszcze. Prawda? Oho, no i pokazuję własne ja, swoje ja, tak? No. Problem nadreaktywności pęcherza moczowego może dotknąć każdego z nas. Dotyczy około 16% społeczeństwa, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Większość nas myśli, że nietrzymanie moczu dotyczy tylko osoby starszej już, a nie w wieku 30 czy 40 lat. Bardzo dobrze, że są takie programy, że można było też części pacjentek, które nie wiem, nie wiedzą o tym problemie, wstydzą się, nie wiedzą, że można go skutecznie leczyć, żeby się o tym dowiedziały. Żeby mogły do nas trafić, a moglibyśmy zaproponować im często bardzo skuteczne leczenie. Stymulatora się nie czuje, w ogóle się nie pamięta, że się go ma, można wykonywać wszystkie czynności, wszystko, nawet nie zwraca się uwagi na to, że się to ma. Każda pacjentka dostaje od nas najpierw na okres testowy, tych 2 tygodni przed wszczepieniem stymulatora ostatecznego, kiedy możemy ocenić skuteczność terapii, a następnie już, można powiedzieć, na cały czas używania tej terapii. Prosty telefon komórkowy, na którym jest program, gdzie sama pacjentka ustala natężenia odpowiedniego prądu, który będzie jej redukował objawy. Prąd ma być taki, który powoduje ustąpienie objawów, a nie dokuczliwe, delikatne mrowienie, które może być przez pacjentkę czasem odczuwane, ale tak jak mówię, nie może być to dyskomfort. Co to jest? Natężenie. Odkąd 2 lata temu w październiku miałam wszczepione, to użyłam go tylko raz. Jak sobie ustawiałam, dobierałam sobie częstotliwość do swojej choroby. A tak leży schowany. W tym momencie naprawdę, jak już się bardzo chce siku, to wtedy mam parcie. Mogę wytrzymać i pół dnia, i 3 razy w ciągu dnia chodzić, 4, nieco godzinę jak wcześniej. A w nocy w ogóle się nie budzę. W nocy absolutnie nie wstaję do toalety. Jest inne życie. Mówię, Jezu, człowiek jest wyspany, zregenerowany. Rewelacja. Co tam się dzieje? Oj, oj, oj. No? Co się dzieje? Oj, oj.